Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być w Bieżanowie, w tej pięknej parafii, w takim klimacie sielskim i trochę wiejskim. I dziękuję za zaproszenie do tej parafii. Chciałbym, żebyśmy te 4 dni rekolekcji, które właśnie rozpoczynamy, poświęcili na to, żeby poszukać w sobie przestrzeni na spotkanie z tym, który oznajmia nam o nas samych prawdę, ale nie po to, żeby nas stłamsić, ale po to, żeby nas wyzwolić. Nie po to, żeby nam odebrać coś, ale żeby dać nam życie i to pełnię życia. I chciałbym, żebyśmy też w te rekolekcje weszli trochę usiłując odkryć prawdę o nas samych, a będą one poświęcone takiej tematyce bardzo rodzinnej. Bo punktem zaczepienia będzie osoba Józefa Egipskiego, wielkiego patriarchy, jednego z 12 synów Jakuba, tego, który został sprzedany do Egiptu przez swoich braci, a potem tam stał się niewolnikiem, więźniem, wreszcie dzięki niezwykłej zdolności wyjaśniania snów zrobił zawrotną karierę na dworze Faraona, stał się księciem Egiptu i właściwie drugą osobą po Faraonie. A cała ta historia wprowadza w klimat tego, jak Izraelici stali się niewolnikami w ziemi egipskiej i potem w konsekwencji prowadzi do wyzwolenia. Dla nas wszystkich też figura Józefa jest taką figurą Chrystusa, ale będę chciał pokazać, że trochę mylnie interpretujemy go jako figurę Chrystusa, ponieważ od razu myślimy, że ci wstrętni bracia sprzedali sprawiedliwego Józefa do Egiptu, tak samo jak Żydzi sprzedali Pana Jezusa za srebrniki i wydali go Rzymianom. I to jest myślenie błędne, bo Józef wcale nie jest taką wspaniałą, świetlistą postacią. Ale w nim zamyka się też trochę tajemnica tego, o czym dzisiaj traktuje dzisiejsza Ewangelia. Tajemnica złego donosicielstwa. Gdy czytamy Słowo Boże, Księgę Rodzaju w 37 rozdziale, to znajdujemy tam taki bardzo ważny szczegół, że Jakub wraz z całą rodziną osiedlił się w ziemi Kanaan i był tam szczęśliwy. I tam wypasał swoje trzody. Czyli spełniły się wszystkie proroctwa i wszystkie obietnice, jakie Bóg dał Abrahamowi, Izaakowi, a potem Jakubowi. Ale mówi też o Józefie, że jego ojciec pokochał w szczególny sposób, upodobał go sobie i sprawił mu piękną, kolorową szatę. I mówi Pismo Święte w tym samym akapicie, w tym samym wstępie o Józefie, Józef donosił na swoich braci. Józef mówił ojcu o wszystkim złu, które bracia czynili. Czyli już na wstępie tej wielkiej historii mamy do czynienia z wielkim konfliktem. Konfliktem w łonie rodziny. Z sytuacją, w której rodzina, jak potem zobaczymy jutro, pojutrze i w środę, ta rodzina jest głęboko dysfunkcyjna. I tym, kto najbardziej cierpi w tej rodzinie Jakuba, po części jest Józef, po części są jego bracia, ale tym, kto najbardziej cierpi, to jest obciążony największym cierpieniem, to będzie ojciec ich wszystkich, Jakub.
I śmiem powiedzieć, i to będzie teraz taki duży przeskok, że ta historia dysfunkcyjnej rodziny Jakuba jest nam potrzebna po to, żebyśmy my zrozumieli, że nasze rodziny też mogą stać się dysfunkcyjne, ale przede wszystkim po to, żeby odkryć, iż w Piśmie Świętym celem objawienia i celem przyjścia Jezusa na świat było objawienie, że Bóg jest miłością i Bóg jest Ojcem. I znowu, my mamy często, możemy nosić w sobie zły obraz Ojca. Możemy w sobie nosić, w zależności od naszych doświadczeń z dzieciństwa, z życia, z młodości, możemy nosić w sobie zły obraz naszych rodziców, co nie pozwala nam zrozumieć, że Bóg jest kochającym Ojcem. I w Piśmie Świętym jest bardzo kluczowe to odkrycie, że tak jak Jezus jest w niezwykłej relacji z Ojcem, bo mówi, ja zawsze czynię to, co się mojemu Ojcu podoba, to kluczowe jest odkrycie, że jesteśmy my przeznaczeni do tego, aby być również w niezwykłej relacji z Ojcem. Gdybyśmy w Ewangelii świętego Jana, którą przed chwilą przeczytałem, zobaczyli, jak Pan Jezus nazywa Boga, to nie znajdziemy tam określenia to jest Bóg. Ale Jezus zawsze nazywa Boga Ojcem. On jest zawsze Ojcem. I jesteśmy przeznaczeni do tego, aby znaleźć się w relacji do Boga jak dziecko do Ojca, kochającego Ojca. Bóg jest miłością. Fragment Ewangelii, który przed chwilą przeczytałem, o niewieście cudzołożnej, znajduje się w środku między dwoma wielkimi przemowami Jezusa, w których kluczowym tekstem, kluczowym przesłaniem jest właśnie to przesłanie. Czynię zawsze to, co się Ojcu podoba. I uwaga, ci, którzy uznają mnie za syna, uznają również Ojca i będą mieli życie wieczne. A ten fragment o niewieście cudzołożnej, chociaż wcale nie musiała być cudzołożna, jak za chwilkę będę chciał udowodnić, jest, można by powiedzieć, niczym zawartość pewnej kanapki. Tak? Jest w środku tego dyskursu, bo Jezus chce uzmysłowić nam, w jaki sposób Ojciec działa. W jaki sposób działa Jego Ojciec. I teraz przechodzimy do naszej opowieści. Bo dzieje się to wszystko na Górze Oliwnej. W Piśmie Świętym czytamy, kto był w Jerozolimie, ten wie, że Góra Oliwna mieści się na wschód od Jerozolimy. I czytając Pismo Święte w Ewangelii według Łukasza, w Kantyku Zachariasza, znajdujemy taki fragment, że z wysoka nawiedzi nas wschodzące słońce. Było to przekonanie wszystkich Żydów, wszystkich rabinów, wszystkich nauczycieli, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to weźmie w posiadanie swoją świątynię i przyjdzie od wschodu. Co więcej, te bramy Jerozolimy otwarte na wschód dzisiaj są zamurowane, ale jest takie przekonanie, że kiedy Mesjasz przyjdzie dokonać sądu nad światem, to na tym wschodnim murze zawisną wagi, na których będą sądzeni ludzie i ci, którzy mają przejść do życia, wejdą do świątyni jerozolimskiej, a ci, którzy będą przechodzili do śmierci, wejdą w dolinę Gehenny, która się znajduje tuż obok i zostaną unicestwieni.
Jezus przychodząc do Jerozolimy, wchodzi do Jerozolimy, do świątyni od strony Góry Oliwnej i to nie jest przypadek. Bo chce w ten sposób dać jasny, czytelny znak. Przychodzę jako ten, który jest właścicielem tej świątyni. Do czego służyła świątynia? Świątynia służyła Żydom do tego, żeby uświęcać ludzi. Do tego samego, czego nam służy przestrzeń kościelna. I Kościół jako ciało Chrystusa służy do tego, aby ludzi uświęcić. Jeżeli Kościół nie uświęca, to znaczy nie daje przestrzeni świętości, to nie spełnia swojego zadania. Świątynia jerozolimska nie spełniała tego zadania, ponieważ była pustym kultem. Co więcej, uczono w niej prawa, tory, tak jak uczono w wielu synagogach. Ale uwaga, Jezus zarzuci wykładowcom prawa, tory, badacie pisma, ale nie wiecie, że one o mnie dają świadectwo. Co mówi Jezus tymi słowami? Mianowicie, że głosicie Boga, macie Go na ustach, ale nie macie Go w sercu. To jest poważne oskarżenie. Co to znaczy mieć Boga i w sercu, i na ustach? To znaczy odkryć, że On pragnie, aby wszyscy ludzie bez wyjątku mieli, nazywamy to, udział w Jego życiu. Co, no ja powiedziałem takie zdanie, które ktoś zaraz powie, ale nuda. To rozbroję to zdanie, tak? Co to znaczy mieć udział w życiu Boga? To znaczy mieć życie wieczne. O nie, cmentarz. Ktoś powie. Właśnie nie. Nie chodzi o cmentarz. Bo jeżeli my sobie pomyślimy o nas, jako o tych, którzy mają początek i koniec, to jaki byt jest na świecie, który nie ma początku ani końca? Jaki jest taki byt, o którym możemy powiedzieć, nie ma początku ani końca, tylko Bóg? Co to znaczy, że nie ma początku? Że jest wieczny. Jeżeli chcę powiedzieć, Pan Bóg ciebie, mnie też, przeznaczył do wieczności, ciebie też, to znaczy, przeznaczył nas do takiego życia, które nie ma początku ani końca. Które się nigdy nie skończy. Które będzie trwałe. Które się nie zmieni. Które nie będzie podlegało tym prawom przemiany, które my znamy. I gdy Jezus przychodzi do świątyni, widzi ludzi, którzy nie patrzą w tych kategoriach. Ale myślą, że liczy się tylko to życie. Tu się spełnimy. Tu jesteśmy spełnieni. Nasze życie tutaj jest najważniejsze. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Nie chcę powiedzieć, że to nasze życie tutaj jest nieważne, że nie ma znaczenia. Ale jeżeli podejmiemy złe kroki, to wówczas możemy podjąć również złe decyzje względem ludzi, których spotykamy. Może inaczej, jeżeli skupimy całą uwagę wyłącznie na tymczasowości, na tym życiu, to wówczas w imię osiągnięcia szczęścia tu możemy komuś przysporzyć nieszczęścia. I ofiarą takiej manipulacji jest kobieta, którą pochwycono na cudzołóstwie. Swoją drogą, co to znaczy pochwycić ją na cudzołóstwie? No wyobraźmy sobie, to znaczy, że jeżeli ona się znalazła w sytuacji grzesznej, tak mówiąc bardzo kolokwialnie,
to znaczy, że ją obnażono. Obnażono ją podwójnie. To znaczy, że ktoś wszedł do tego miejsca, tego mieszkania, tego domu, a może domu publicznego, nie wiemy, po to, żeby ją właśnie stamtąd wydobyć i użyć jako narzędzie przeciwko komuś. Może to wcale się nie stało w takiej sytuacji. Być może gdzieś ktoś znalazł ją w krzakach z chłopakiem, bo się całowała z nim przed ślubem, nie wiemy. Cudzołóstwo ma bardzo szeroki zakres znaczeniowy. To jest zupełnie co innego. Chodzi o zupełnie co innego. Ona jest wykorzystana jako narzędzie przeciwko temu, który przynosi słowo o Ojcu, który jest miłością. I to jest pułapka, którą dobrze znamy, bo wielokrotnie pewnie tę Ewangelię słyszeliśmy, czytaliśmy. Jeżeli Jezus odpowie, należy ją ukamienować, to znaczy, no gdzie jest to twoje prawo miłości? Ale jeżeli Jezus powie, należy jej przebaczyć, to powiedzą, on nie jest w zgodzie z prawem Mojżesza, on jest fałszywym prorokiem. On nie jest posłany od Boga. To jest samozwaniec. A więc gra toczy się o Jezusa, ale narzędziem jest kobieta. No i teraz Jezus, można powiedzieć, znajdując się w potrzasku, jaką ma podjąć drogę rozwiązania tego problemu? Mówi Pismo, pisze palcem po piasku. Z czego jesteśmy uczynieni? Jesteśmy uczynieni, mówi Słowo Boże, z prochu ziemi, z mułu ziemi, Księga Rodzaju, z tego, co jest pyłem, prochem. Owszem, święty Augustyn powie w komentarzu, że prawdopodobnie Pan Jezus pisał grzechy tych, którzy ją oskarżali. Być może nawet napisał zdanie, ty również z nią byłeś. A to w ogóle nie ma znaczenia. Ważny jest ten sam proch. Pył. Kim jestem, żeby sądzić bliźniego? Kim jesteś, żeby przypisać komuś motywy postępowania? Skąd wiemy, że ktoś w swoim postępowaniu posłużył się takimi, a nie innymi intencjami? Kto zna serce, wnętrze człowieka? Wiele rzeczy w naszych relacjach funkcjonuje na zasadach absolutnego zaufania, na zasadzie absolutnej wiary. Chłopak wierzy dziewczynie, dziewczyna wierzy chłopakowi, żona wierzy mężowi, mąż wierzy żonie, dzieci wierzą rodzicom, rodzice wierzą dzieciom. To się opiera na zaufaniu, ale nie na wiedzy. Kto wie, co się skrywa w ludzkim sercu? Ewangelia Jana w 2 rozdziale powie, Jezus nie potrzebował niczyjego sądu o człowieku, bo sam znał ludzkie serca i wiedział wszystko. Tylko On zna motywy naszego działania. I tylko On wiedział, znał każdy szczegół z życia kobiety, o której mówimy, że jest kobietą cudzołożną, jawną grzesznicą. Tylko On wiedział, dlaczego. A w osądzeniu grzechu owo dlaczego ma kolosalne znaczenie. Gdy idę się spowiadać, nie wystarczy, że powiem, zrobiłem to i to. Ale warto siebie samego zapytać, dlaczego? Często rodzice pytają dzieci, dlaczego to zrobiłeś? Taka głupota, to dlaczego ty to tak robisz? Przecież ci tłumaczę, że trzeba inaczej. No dziecko zrobi to po swojemu. Dlaczego? Dlaczego boimy się spowiedzi? Boimy się spowiedzi pewnie dlatego, że sądzimy, że w środku, w konfesjonale znajdzie się ktoś, kto na nas nakrzyczy. Otóż to jest mój problem ze spowiedzią również, bo ja czasem też jestem po drugiej stronie kratek. Klęczę, nie czasem, często, ostatnio nawet dosyć często. I oczekuję tego samego, czego Państwo oczekują. Miłosiernego potraktowania grzesznika. Swoją drogą nie po to w konfesjonale się mówi szeptem, żeby
krzyczeć. Jeżeli słyszymy krzyk ze środka konfesjonału, to mamy prawo odejść od konfesjonału, poszukać sobie innego konfesjonału, bo mamy prawo do tego, żeby być potraktowani miłosiernie. Bo mamy prawo oczekiwać, że tam siedzi taki sam grzesznik jak ja. I jedyną różnicą między mną a nim jest to, że Bóg, że Kościół, że Chrystus dał mu niezwykłą władzę obwieszczenia, nawrócenia. I ja ciebie rozgrzeszam. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co znaczą te słowa? Oczywiście to nie jest magiczna formuła, ale to jest obwieszczenie odpuszczenia grzechów przez kogoś, kto jest niemym świadkiem naszego nawrócenia, przez kogoś, kto jest szafarzem Bożego miłosierdzia. To jest konfesjonał. Ale to bierze się stąd, że taką drogę podejmuje Jezus. I padają te słowa: i ja ciebie nie potępiam. Uwaga! I pada druga część tego zdania. Idź i nie grzesz więcej. My w konfesjonale słyszymy: ja odpuszczam tobie grzechy, idź w pokoju. Ale idź i nie grzesz więcej, to znaczy zmień swoje życie. Nie wracaj do tego, co było. No o ile oczywiście twoja wola i łaska, twoja wola na to pozwoli, a łaska Boża cię będzie w tym wspierać. Ale zwróćmy uwagę, tu chodzi o dialog miłości. I tu chodzi o delikatność postępowania. Ale to również chodzi o tę świadomość naszej własnej ograniczoności i odwagę do przyznania się, stanięcia przed Bogiem. On zna moje serce. On wie, czym ja się w życiu kierowałam lub kieruję. Ja ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Bóg, którego wyznajemy, jest Bogiem sprawiedliwym, mówimy, Bogiem miłosiernym, jest Bogiem prawym. Ma szereg tych przymiotów, które znamy i potrafimy określić. Ale ma ten jeden przymiot, któremu na imię miłość, czyli pełnia dobra, czyli rzeczywistość, w której nie może być miejsca na żadne zło i na żadne niedobro. I wyznając wiarę w Niego, wyznajemy wiarę w to, że On, jak Ojciec, staje zawsze po mojej stronie. Że On jest tym, który staje w drzwiach domu i wypatruje mnie, kiedy do Niego powrócę. Jest tym, który wyciąga do mnie swoje ręce i mówi: witaj w domu. Moi drodzy, musimy uwrażliwiać siebie na taki właściwy obraz Boga w naszym życiu. Nie jako jakiegoś abstraktu oddalonego daleko od nas, ale jako kogoś, kto jest czystą, żywą miłością, pełną wrażliwością, czułością i delikatnością, chociaż będzie zawsze tym, który też mnie zapyta, dlaczego. I już ostatnia rzecz. Powiedziałem, jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego. Jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego już od samego początku. To znaczy, jesteśmy przeznaczeni do tego, żebyśmy byli zjednoczeni z Bogiem już od momentu, w którym człowiek otrzymał życie w raju. Ale jest ktoś, kto nas zwiódł, który również nam obiecał pełnię życia, mówiąc: nic się nie stanie, wie Bóg, że będziecie jak Bóg. Obiecał drogę na skróty. Pan Bóg daje nam życie wieczne nie na naszych warunkach, ale na swoich warunkach. I wiecie, jaki to jest warunek?
Wiecie, co my musimy zrobić, żeby otrzymać życie wieczne? Co powinniśmy wykonać, żeby otrzymać dar przebóstwienia, żeby stać się jak Bóg? Co powinniśmy, czego powinniśmy dokonać? Jaki czyn powinniśmy podjąć, żeby wreszcie zniknęła z nas ta cała niedoskonałość, którą mamy, i stać się jak On w wieczności i być może umrzeć z taką nadzieją: odchodzę spełniony, spełniona. Wiecie, co musimy zrobić? Nic. Nic. Niczego nie musisz zrobić, żeby otrzymać życie wieczne. Wystarczy, że wyznasz: On jest moim Ojcem. Wystarczy, że przyjmiesz do swojego serca Jezusa, który Ojca objawia. Wystarczy, że w Jezusie przyjmiesz tego, który przynosi życie wieczne. Nic nie musisz robić. Nie musisz się martwić o żadne uczynki, dobre czy złe. To jest wszystko nieważne, wszystko nieistotne. Najistotniejsze jest to, do czego przylgnęło bądź przylgnie twoje serce. Można powiedzieć tylko tyle i aż tyle. Mógłbym ciągnąć tutaj w nieskończoność, bo to nic, to jest kluczowe dla całego Pisma Świętego. Bo dlatego naszego nic. Jezus stał się nicością. On uniżył samego siebie, przyjął postać sługi. Chociaż mógł od początku królować. Tylko ze względu na to, abyśmy odkryli, że niczego nie musimy robić, aby być w Bogu. Poza jednym. Kochać. Chcę zakończyć taką pieśnią, piosenką właściwie z dawnych lat, która od kilku dni chodzi za mną i może ktoś ją zna, ale ona odsłania no właśnie te paradoksy Boga, gdy myślimy o tym, kim On jest i co musimy, kim się stał dla nas i czego nie musimy robić, aby być w Nim. To jeżeli chwila cierpliwości jeszcze jest, to poproszę o uwagę. Mój Bóg, jak drżący słowik w garści, a nie ogarnął go wszechświaty. Oddechem gasi gwiazdozbiory, a drży w oddechu mym jak kwiaty. Mój Bóg wykuwa słowem wieki, a chwila rani go jak mieczem. Mój Bóg straszliwy i daleki, a bliski jak płaczące dziecię. Mój Bóg depczący z gardą trony, a kłosom wstępujący z drogi, jak groźny sędzia przeraźliwy, jak żebrak smutny i ubogi.
Mój Bóg wykuwa słowem wieki, a chwila rani go jak mieczem. Mój Bóg straszliwy i daleki, a bliski jak płaczące dziecię. Mój Bóg nade mną ciągle stoi, jak cień jedyny mój towarzysz. Za sobą czuję jego kroki i złotą glorię jego twarzy. I oto teraz spoza pleców na dłonie moje wciąż spogląda. I jak Pan, Syn błaga mnie o serce, i jak Pan serca mego żąda. I oto teraz spoza pleców na dłonie moje wciąż spogląda. I jak Syn błaga mnie o serce, i jak Pan serca mego żąda. Dziękujemy modlitwą za ten czas. Panie Jezu, Ty znasz nasze ograniczenia, nasze słabości. Ale to Ty jesteś tym, który potrafi wejrzeć na nasz grzech i wydobyć nas z niego. Tylko Ty możesz tak dotknąć naszego życia, abyśmy z każdym dniem stawali się tak miłosierni, jak miłosierny jest Twój Ojciec, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.